Wydobycie miedzi przez KGHM na terenie niemieckiej Saksonii było dominującym tematem spotkania, które miało miejsce w piątek w Biurze Zarządu Polskiej Miedzi. W spotkaniu wziął udział prezes KGHM Herbert Wirth, wojewoda dolnośląski Marek Skorupa i premier Saksonii Stanisław Tilisch. Also wir freuen uns, dass KGHM sich für den Kupferbergbau in Sachsen und insbesondere an der Grenze zu Brandenburg interessiert. Das bedeutet Zuversicht für neue Arbeitsplätze. Das bedeutet aber gleichzeitig auch Wohlstand in der Region und deswegen ist uns KGHM als potenzieller Investor herzlich willkommen. Ja, KGHM ist ein potenzieller Investor. Es ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Kupferbergbau und das führende Unternehmen im Silberbergbau. Und das heißt ein stabiler, zuverlässiger Partner für mehrere Jahre. Współpraca Dolnego Śląska i niemieckiej Saksonii trwa od lat, ale pierwszy raz ma polegać na działaniach inwestycyjnych polskiej spółki na tamtym terenie. No to jest jakby oczywiste w tym sensie, że dostępne złoże albo łatwo jej dostępne złoże w KGHM-ie kończy się, albo trzeba będzie wejść na Głogów Głęboki, gdzie są duże trudności techniczne, albo spróbować rozwinąć się w stare złoża, czyli złoża w okolicy Bolesławca, czy właśnie idące już w kierunku granicy niemieckiej i to daje przyszłość KGHM-u, a przyszłość KGHM-u to jest przyszłość Dolnego Śląska. Prowadzone na saksońskich złożach prace badawcze mają odpowiedzieć na pytanie, czy inwestycja ta będzie dla KGHM opłacalna. Jest kilka warunków, które powinny być spełnione. Muszą być określona wielkość zasobów mineralnych, bo trudno tu wchodzić na obszar, gdzie to nie spełnia naszych kryteriów. Więc ja powiem, mamy te kryteria minimalne, 1,5 miliona ton miedzi w ziemi, mniej więcej około 300 milionów ton rudy. Jeżeli to będzie spełnione, to wtedy dopiero możemy myśleć o zagospodarowaniu tego, ale do tego czasu bądźmy spokojni, trzeba po prostu poszukiwać. Niemieckie złoża są częścią pasma miedzionośnego ciągnącego się od wschodnich okolic Bolesławca aż do granicy saksońsko-brandenburskiej w Niemczech. Na tym paśmie KGHM prowadzi dwa projekty badawcze – Niecka Grodziecka i Weisswasser.